powiedziałbym o sobie, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby pracować w telewizji, ale nie żeby ją oglądać. Nie możemy mówić poważnie, bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przełączą. Widz w Polsce wybaczy wiele, bardzo wiele, ale jednego nie wybaczy nigdy. Nigdy, przenigdy nie wybaczy tego, żeby go potraktować poważnie. Nie dowierzy 2,5 miliona widzów, to program znika, zostanie... No i ktoś powie, hipokryzja, walenrodyzm, prawda, będą inni lepsi. No więc trzeba manewrować, trzeba kombinować. Instynktownie wyczuwałem, choć nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to tak szybko będzie się działo, że to chamstwo zaczęło galopować. Cham, głupiec i prostak to nie jest ktoś, kto się chowa, kto jest zażenowany, kto ma tyle powodów do wstydu, że woli nie uciekać, woli być na zapleczu. Nie, cham, głupiec i prostak to jest ktoś, kto jest w ofensywie. Po co się uczyć tak jak pan profesor, żeby zrobić karierę? Gulczas nie musiał. Gdyby nie internet, nigdy bym nie wiedział, że na świecie jest tylu kretynów. Profesorze, my się będziemy porozumiewali z łatwością. I oni też będą się porozumiewali z łatwością. Tylko my z nimi i oni z nami nie będą mogli. Przecież umówmy się, bądźmy szczerzy, my w tej salce i pewnie jest taki być może 70 jeszcze innych spotkań tego typu, 70 innych salkach w Polsce, to jest kompletny margines. Ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są dużo głupsi. Smród, prowincja, coś zatęchłego, coś, czego nie fajnie dotyka.